Już 6 lipca na boisku przy hali sportowo-widowiskowej odbędzie się 7. edycja turnieju z cyklu KO Streetball Summer Cup. O godzinie 14 rozpoczną się wspaniałe emocje, zacięta gra i streetball w najlepszym wydaniu. Przez 9 lat, kiedy robimy te imprezy, naprawdę dużo pracy włożyliśmy w to, żeby ten turniej wyszedł. Kacper Lachowicz, Piotrek Piwoński, Łukasz Biedny, to są nazwiska, które może nie mówią zbyt wiele osobom, które nie są właśnie w tej subkulturze koszykówki ulicznej, ale jak zapytamy koszykarzy, to oni spokojnie wymienią te nazwiska z głowy natychmiast. Zawody ponownie będą rozgrywane formułą 2x2, co zapewnia jeszcze więcej indywidualnych zagrań oraz pojedynków. Tytułu bronią gracze z drużyny Wiecznie Młodzi, którzy tanio skóry nie sprzedadzą. Jak zapewnia Radosław Sujak, organizator, turniej KO Streetball będzie w tym roku jeszcze bardziej niesamowity. Ale też dużo większe nazwiska wspierają tą akcję. Otrzymaliśmy również filmy promujące to wydarzenie przez Macieja Kucharka czy przez Kamila Hanasa, zawodników z Stelmetu Zielona Góra, wicemistrzów Polski obecnych. Także wydaje mi się, że całość tej imprezy chyba przerosła tak naprawdę już powoli organizatorów. Ja sam mówię, że ta impreza jest coraz to większa. No, zobaczymy, jak będzie za kilka lat. Mam nadzieję, że będzie się podobać. Zaplanowano wiele atrakcji, w tym popisy koszykarskie i pakowanie piłki do kosza. Początek o godzinie 14:00.